Obchody Dnia Kobiet w naszej gminie trwały 3 dni i rozpoczęły się specjalnym koncertem w Biskupieckim Domu Kultury. Na scenie można było wysłuchać występów zespołu Wapniaki, grupy Ryszarda oraz Violetty Babiarz, Krzysztofa Malinowskiego i Pauliny Bożymowskiej. Święto Kobiet obchodzono również w Czerwonce, a uroczystość była okazją do oficjalnego otwarcia pięknie wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Po symbolicznym przecięciu wstęgi i przekazaniu pamiątkowej tablicy rozpoczęło się świętowanie i biesiadowanie. W sobotę świętowanie Dnia Kobiet ponownie zagościło w Biskupieckim Domu Kultury, gdzie na kobiety czekał pyszny i zdrowy poczęstunek oraz porady specjalistów z różnych dziedzin. Można powiedzieć przyjemno-spożyteczny, byli też warsztaty kulinarne, kosmetyczne, coś z kwiatami też można kompozycję swoją ułożyć, także naprawdę jest tego do wyboru bardzo dużo. Myślę, że panie są zadowolone. Mamy w naszych gminie fachowców czy fachowczynie, można powiedzieć, na pewno, które się znają na tych swoich dziedzinach bardzo dobrze i są rozpoznawalni nie tylko w naszej gminie, ale też poza, bo też wielu klientów przyjeżdża do nich spoza gminy, więc też staram się to wykorzystywać. I cieszymy się, że właśnie możemy wykorzystać ich wiedzę, ich talent, więc wspólnie świętujemy, wspólnie się bawimy. Na scenie sali widowiskowo-kinowej Kamila Jotko i Marta Pożarlik poprowadziły warsztaty z wizażu, makijażu oraz stylizacji, a ich modelką była Magdalena Roicka. Zaś w sali wystawowej czekały różnorodne stoiska przygotowane przez biskupieckich ekspertów. O sposobach na rozpoczęcie walki z nadwagą, ale nie tylko, opowiadała dietetyk Edyta Grzybowska. Oczywiście pojawiają się różne schorzenia, zwłaszcza z wiekiem, tak? Gdzieś tam pojawiają się problemy z podwyższonym cukrem, czy podwyższony poziom cholesterolu, tak? Więc pod tym kątem też tutaj, no panie, bo dzisiaj panów nie mamy, więc panie podpytują. Myślę, że fajne rzeczy. Myślę, że panie chcą, im zależy, a czasami nie wiedzą, gdzie iść, od czego zacząć, gdzie tej pomocy szukać. Więc to, co mogłam, wskazałam, podpowiedziałam, czego zacząć. Pokaz tworzenia bukietów zaprezentowała Monika Polender, a na konsultacje i przymiarki oprawek do swojego stoiska zapraszała optyk z wieloletnim stażem Agnieszka Szkiełowicz. Rozmawiamy o tym, na co zwrócić uwagę przy wyborze okularów. No tutaj ważny jest kształt twarzy, karnacja, kolor włosów też bardzo ważny. Ja jako optyk też zwracam uwagę na to, jak ta oprawka ma leżeć, czyli na nosie, za uszami, szerokość oprawki, tak? Ja na to zwracam bardzo dużą uwagę. Także ona nie tylko ma zdobić, ale też ma być funkcjonalna, wygodna, bo jednak cały dzień nosimy taką oprawę, takie okulary. Nie zabrakło również konsultacji dotyczących stylizacji fryzur i doboru odpowiednich kosmetyków do włosów. Takimi podstawowymi pytaniami to jest zawsze, co by mi pasowało, co mogę zmienić, jak rozwiązać jakieś problemy, a my z naszej strony służymy takimi radami, o których panie często na przykład zapominają, czyli domowa pielęgnacja dobrze dobrana, podstawowe takie błędy, które też panie popełniają, jak je wyeliminować, w jaki sposób ułatwić sobie pracę ze swoją fryzurą, przyspieszyć czas jej układania i po prostu zyskać dzięki temu więcej czasu na poranną kawę, bądź na to, żeby po prostu się zrelaksować i dłużej pospać na przykład. Na degustacje, ale także na fachowe konsultacje zapraszali również eksperci z Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych. Przede wszystkim jak zwykle zioła. To jest nasza domena, to jest branża, w której najlepiej i najpełniej funkcjonujemy. Stąd zapraszamy do naszego stoiska, jak słyszałam, z herbatami i przyprawami, aczkolwiek jest to duży, duży skrót, bo to, czym przede wszystkim tam dysponujemy, to gigantyczna wiedza zielarska prezentowana przez naszych ekspertów. Dziś z nami jest dr Grzegorz Fiedorowicz, to jest nasz dyrektor naukowy i to on właśnie zajmuje się doradzaniem i pomaganiem kobietom w kwestii fitoterapii. Większą dawkę wiedzy o ziołach czy fitoterapii można było zdobyć również podczas specjalnie przygotowanego wykładu. To jest temat dosyć niebezpieczny, bym nawet powiedziała, dlatego że szczególną wagę przyłożymy do tych okresów życia kobiety, które są bardzo newralgiczne. Mówimy o ciąży, o okresie karmienia, o okresie menopauzy, a tu należy być bardzo ostrożnym. Dlatego chciałabym przede wszystkim o tym dzisiaj kobietom powiedzieć, żeby mogły korzystać z tej wiedzy dla własnego dobra i dobrego samopoczucia. O doznania smakowe zadbał szef kuchni hotelu Słoneczny Brzeg, Dariusz Podsiad, który zaprosił panie na pyszny i zdrowy poczęstunek. Zaś barmani Custom Drinks uraczyli wszystkich pokazem możliwości baru molekularnego i wśród magicznego dymu tworzyli gościom wyjątkowe napoje i desery.
Przygotowaliśmy pyszne koktajle molekularne i oczywiście lody molekularne. Będziemy za pomocą ciekłego azotu zamrażać i tworzyć lodowe kompozycje. Kuchnia molekularna coraz szerzej właśnie się rozwija w Polsce i na świecie i my też staramy się iść z tymi trendami do przodu, więc to też na pewno będzie taka ciekawość, nowość dla naszych gości. Mam nadzieję, że troszkę właśnie uronimy tutaj właśnie rąbka tego właśnie molekularnego świata. Tak, bardzo pyszne lody, wszystko bardzo pyszne, fajnie wszystko przygotowane. Jesteśmy pierwszy raz z koleżankami, ale myślę, że warto korzystać z takich po prostu dni, żeby zobaczyć coś nowego. Wszystko super przygotowane, myślę, że na bardzo wysokim poziomie, a wszystko jest po prostu smaczne i zaskakująco dobre. Nawet wyglądowo dziwne, ale bardzo dobre. Jestem mile zaskoczona, smakuje mi, nowe smaki poznaję, bo na co dzień nie je się tego. Także ogólnie jestem zadowolona z dzisiejszego pobytu tutaj. Jesteśmy właśnie pierwszy raz, jedzenie pyszne, to jest coś nowego, kuchnia molekularna, drinki, także to jest dla nas coś fantastycznego. Nie był to jednak koniec atrakcji, bowiem gościem specjalnym niezwykłego Dnia Kobiet była znana dziennikarka Dorota Wellman. Ja w ogóle uwielbiam takie spotkania w mniejszych ośrodkach. Warszawa, Kraków, Gdynia jest rozpuszczona jak dziadowski bicz. Tam jest 1000 różnych rzeczy i można każdego wieczoru wybrać sobie atrakcję. A tutaj ludzie czują, że to jest jakieś fajne, wyjątkowe spotkanie, chcą w tym spotkaniu uczestniczyć. Nikt ich do tego nie zmuszał, więc dla mnie ma to dodatkowy walor spotkania i bardzo często z tego spotkania też wynikają dla mnie rzeczy zawodowe, bo poznałam wiele osób, które w takich spotkaniach uczestniczyły, o czymś mi opowiadały, a ja potem o nich robiłam na przykład reportaż telewizyjny. Podczas spotkania nie zabrakło anegdot z pracy w programie Dzień Dobry TVN oraz wspomnień z dotychczasowej bogatej kariery dziennikarki. Nie zabrakło również treści nawiązujących do bohaterek tego dnia, czyli wszystkich kobiet. A jak głosiło hasło sobotniego spotkania, kobieta może więcej. Myślę, że naprawdę kobiety mogą więcej, ale bardzo często same stawiają sobie granice. Nie mogę, jestem za stara, za młoda, mam dzieci, mam za mało czasu. Ja nie mam odpowiednich kompetencji. Bardzo często to jest bzdura, chociaż trzeba próbować. Jeśli troszeczkę nam się nie uda, to jest jedna z lekcji, które zbieramy w życiu. Ale jeśli nie próbujemy, to potem tego żałujemy. Więc myślę, że te granice, które same sobie stawiamy, są gorsze od tych, które stawiają nam inni. Fantastyczna. Fantastyczne spotkanie. Osoba cudna. Tak pełna zapału, elokwentna, inteligentna, dlatego ma ten luz, bo ma tą wiedzę. Bardzo mi się podobał. Nie myślałam, że pani Wellman ma tyle humoru. W ogóle pani Dorota jest wspaniałą kobietą. Rację ma, że kobiety często w cieniu są mężczyzn, ale to się zmienia. W ogóle fajnie, że spotkanie z panią było. Bardzo dziękujemy, bardzo się podobało naprawdę i więcej takich spotkań. I panią Wellman jeszcze raz można zaprosić, bo ma bardzo ciekawe wiadomości, informacje i naprawdę jesteśmy zachwyceni. Praktycznie codziennie oglądam Dzień Dobry TVN, to jest mój ulubiony program, a para ulubiona, no to wiadomo, pani Dorota i pan Marcin. Dziękuję bardzo, że została zaproszona do nas. Jest to ogromne przeżycie, jestem przeszczęśliwa i myślę, że na przyszły rok pani Dorota przyjdzie razem z Marcinem do nas. Fotorelację z niezwykłego Dnia Kobiet znajdziecie na fanpage'u Biskupiec Krajobraz Pełen Możliwości. W środę 6 marca w Szkole Podstawowej nr 3 imienia Orła Białego w Biskupcu odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom konkursów, w których udział brali uczniowie tej placówki. Uroczystość była okazją do wręczenia przez burmistrza nagród rzeczowych uczniom, którzy wzięli udział w tegorocznych zawodach łyżwiarskich, które odbyły się na biskupieckim lodowisku. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Meczem z Mazurem Ełk BKS Tęcza Biskupiec zainaugurowała rundę wiosenną Forbet 4 Ligi. Wyrównany i zacięty pojedynek zakończył się wygraną Tęczy 2-1, a bramki dla BKS-u zdobyli Dariusz Gołębiowski i Patryk Burzyński. 16 marca Tęcza zmierzy się na wyjeździe z drugą drużyną Stomilu Olsztyn. W niedzielne popołudnie w Bedeku odbył się koncert i kiermasz wileński Kaziuki Wilniuki. Na scenie wystąpiły zespoły z Wilna.
Polski Teatr Studio Spektakl na Wileńskiej ulicy, Kapela Wileńska, Zespół Pieśni i Tańca Ojcowizna. Zaś poza pięknymi występami na specjalnie przygotowanych stoiskach czekało m.in. rękodzieło i chlebek wileński. W niedzielę spod przystani włoskiej w około 14-kilometrową trasę wyruszył marcowy rajd pieszy po gminie Biskupiec. Był to jednocześnie jubileuszowy setny już rajd, dodatkowo organizowany przy okazji obchodów Dnia Kobiet. Przewodnikiem rajdu był niezastąpiony Krzysztof Kowalski, a każdy z uczestników otrzymał piękne chusty, które będą mogli z dumą nosić podczas kolejnych wypraw. W niedzielę rozegrano ostatnie mecze Biskupieckiej Ligi Halowej Piłki Nożnej. Nagrody wręczono podczas uroczystości w hoteliku Atelier. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Kopernika, drugie miejsce LZS Raszong, a trzecie duo Dent Dobre Miasto. Najlepszym bramkarzem został Sylwester Ćwiek, najlepszym strzelcem Jakub Banul, zaś najlepszym zawodnikiem Michał Mądzik. W najbliższy piątek, czyli 15 marca, poznamy laureatów 26 edycji konkursu, w którym nagrodzeni zostaną wyróżniający się mieszkańcy gminy Biskupiec. Podczas gali sukcesy statuetki zostaną wręczone w kategoriach nauka, kultura, promocja, krajobraz pełen możliwości oraz w nowej kategorii wydarzenie roku. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Mariusz Kałamaga. Początek gali w Bedeku o godzinie 17. 17 marca w Biskupieckim Domu Kultury odbędą się Mistrzostwa Klubu LZS CKTiS Biskupiec w szachach szybkich i błyskawicznych. Początek o godzinie 10.00.